Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie i dziękujemy za zaproszenie. Mamy nadzieję, że dzisiaj Państwu troszkę tak absolutnie wstępnie opowiemy o archiwach społecznych. Oczywiście wszelkie materiały z tego webinaru tutaj możemy udostępnić. No i oczywiście też, jeśli w przyszłości Państwo tym tematem będą bardziej zainteresowani, to też bardzo chętnie jakieś kolejne szkolenie także zorganizujemy, no zwłaszcza, że to niestety przypadło nam na taki czas, gdzie no wiemy, że nie wszyscy mogą wziąć udział, ale to w razie czego w przyszłości myślę, że nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy takie spotkania zrobili sobie raz jeszcze. Także dziękujemy raz jeszcze za zaproszenie i ja tylko powiem, że my obydwie z Asią pracujemy w Centrum Archiwistyki, tak jak zostałyśmy zapowiedziane, i to w dziale, który właśnie no, ma najwięcej styczności z różnymi archiwistami społecznymi na co dzień. Więc z takiej perspektywy też o tym dzisiaj trochę opowiemy, a wcześniej obydwie byłyśmy związane z Fundacją Ośrodka Karta, więc to nasze doświadczenie związane z tematem no, już od kilku, a w przypadku Asi nawet kilkunastu lat jakoś się za nami ciągnie. Ale na początku, tak żeby tutaj troszkę może rozruszać osoby, które są dzisiaj z nami, to mamy taką prośbę o taką małą zabawę. Tutaj na czacie wkleiłam link do takiego narzędzia Mentimeter i zachęcam, żeby wpisać tam jakieś trzy słowa, które no, tak w pierwszym rzucie się Wam kojarzą z archiwum społecznym. I potem sobie na to spojrzymy. To oczywiście dowolne skojarzenia, pierwsze co przychodzi do głowy, także zachęcam, żeby tutaj wpisywać. Ja już ten dokument udostępniłam. Więc myślę, że sobie damy, tak? Czy już jest wszystko tak? Tam będą takie trzy pytania, to proszę, jeśli jakieś problemy na czacie, to proszę pisać, ale powinno być już wszystko w porządku. Tylko wpisujemy pod tym linkiem. Co nam się kojarzy, z czym nam się kojarzy archiwum społecznym? Trzeba kliknąć w ten link i wtedy trzy słowa tam wpisujemy. Pojawiły się już pierwsze odpowiedzi. Bardzo dziękuję za nie. Ja też oczywiście za chwilę udostępnię tą tablicę, żeby pokazać, jakie pojawiły się tutaj skojarzenia. Jeszcze może poczekajmy minutę. Zachęcam naprawdę do tego. Nie ma tutaj żadnych głupich odpowiedzi czy jakichś skojarzeń. O, świetnie, pojawiły się kolejne. To może ja pozwolę sobie no, dosłownie na chwilkę ten ekran udostępnić i zaprezentować. O, już powinno być tutaj widoczne. Widać, widać. Świetnie, dziękuję za potwierdzenie. To, co się nam tutaj pojawiło, no myślę, że te skojarzenia są naprawdę świetne, czyli wbrew temu, co tutaj takie też dostaliśmy info, że być może część z Państwa nie słyszała jeszcze o archiwistyce społecznej, ale widzę, że skojarzenia są bardzo, bardzo związane, bardzo nas to cieszy. Pojawiła się historia mówiona, pojawiła się architektura, historia, inwentaryzacja, społeczność, lokalność, pamiątka, miejsca. Myślę, że jak najbardziej wszystkie te słowa znajdziemy powiązanie w archiwistyce społecznej. Bardzo dziękuję za wzięcie udziału w tej takiej, no powiedzmy, krótkiej formie quizu, zagadki, czy też takiego wprowadzenia do tematu. My oczywiście dzisiaj opowiemy o tym, czym ta archiwistyka społeczna jest i mamy nadzieję, że też po dzisiejszym spotkaniu z nami więcej tych skojarzeń się pojawi u Państwa, uczestników tego i uczestniczek tego dzisiejszego spotkania. A więc na początku taka mała próba definicji.
Tu też od razu Państwu zaznaczymy, myślę, że warto to podkreślić, że nie ma żadnej takiej definicji nigdzie zapisanej, w żadnych ustawach, w żadnych takich oficjalnych dokumentach, no ale też wynika to jakby z tego, że właśnie archiwa społeczne, to są takie archiwa oddolne, które no nie są jakoś prawnie regulowane, ujmowane, to jest też siła tego rodzaju archiwistyki, właśnie archiwistyki społecznej. Więc absolutnie tych definicji nie trzeba się uczyć. Myślę, że też z czasem po prostu będą Państwo w stanie rozpoznawać takie podmioty, widząc ich działalność. O, widzę, że jeszcze się nam kolejne osoby pojawiły, więc dzień dobry, dobry wieczór dla tych, którzy dopiero tutaj do nas teraz dołączyli. No jesteśmy na samym początku, więc też nagranie z tego spotkania będzie dla Państwa dostępne. Taką dostałam tutaj informację od Kongresu Ruchów Miejskich, więc będzie można skorzystać. Więc wracając do definicji archiwum społecznego, to tak jak można na tym slajdzie przeczytać, to inicjatywa obywatelska, dzięki której dziedzictwo kulturowe jest zabezpieczone i udostępnione. Bardzo ważne jest, myślę, tutaj już teraz podkreślenie, kto takie archiwum zakłada. Jeszcze o tym będziemy troszkę na pewno mówiły. Zazwyczaj są to jakieś środowiska, instytucje, pojedyncze osoby, ale jest to bardzo, bardzo zróżnicowane. No i tak naprawdę każde archiwum społeczne ma jakiś swój tutaj własny też sposób działania, funkcjonowania, ale naprawdę te podmioty, które je prowadzą, mają bardzo zróżnicowany charakter. No oczywiście w dużej mierze są to organizacje pozarządowe. I jeszcze tutaj taka informacja dotycząca tego, co archiwa społeczne zbierają. Też o zbiorach sobie troszkę powiemy, zwłaszcza, że też tematem tego dzisiejszego spotkania jest trochę taka próba rozpoczęcia tworzenia archiwum społecznego w formie cyfrowej, ale to, co archiwum gromadzi, takie archiwum społeczne gromadzi, wynika bardzo mocno, czy jest mocno związane po prostu z tym, czym dane archiwum się interesuje. To może być to zarówno historia lokalna, może być to historia jakiejś grupy, historia, nie wiem, całego regionu albo jakiegoś elementu, no, dziedzictwa kulturowego na przykład. Takie archiwa też zaczynają się pojawiać. Dlatego to warto podkreślić jeszcze raz to ogromne zróżnicowanie. A czy jakieś archiwum społeczne może znacie? Jeśli tak, to zachęcam do tego, żeby tutaj w międzyczasie się z nami podzielić na czacie. Czy już z jakimś takim archiwum, no funkcjonującym, tak, dłużej, krócej, ktoś z naszych dzisiejszych uczestników, uczestniczek miał styczność, śmiało zachęcam do tego, żeby tutaj na czacie wpisywać, też, no, żebyśmy wiedziały, czy być może jakieś tego, no, być może część z Państwa nawet miała styczność, a nie wie, że to było archiwum społeczne, ale mam nadzieję, że też po dzisiejszym spotkaniu uda się to jakoś zweryfikować. Więc to, co jeszcze chciałybyśmy podkreślić, zanim sobie przejdziemy oczywiście do opowieści o tych podmiotach, które prowadzą i zbiorach, które posiadają archiwa, to też to, że bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym elementem archiwum społecznego jest to, że wynika ono z aktywności. Czyli jakby archiwum społeczne, no, powstaje dlatego, że jakaś grupa, czy właśnie jakaś organizacja, instytucja, czy każdy inny podmiot, jaki sobie tutaj wstawimy, po prostu chce takie archiwum prowadzić. Nie jest to tak, że przychodzi nam tutaj pismo, że trzeba powołać archiwum społeczne. Nawet w instytucjach jest to w ten sposób robione, że jest partycypacja też na przykład mieszkańców danej, nie wiem, miejscowości, czy na przykład jeśli takie archiwum powstaje przy bibliotece, to osób, które tam przychodzą, czy czują się związane, tak, z tą biblioteką i chcą też jakieś swoje pamiątki na przykład tak, to jeszcze taka, żeby też zachęcić Państwa do udziału, to zachęcamy do podzielenia się, z jakich są Państwo miejscowości, bo też zaraz podlinkujemy bazę archiwów, gdzie będzie można sobie też posprawdzać, czy może akurat w Państwa regionie są. To się nam pojawiło, okolice Rzeszowa. Tak, też na Podkarpaciu taka sieć nie jest jakaś bardzo mocna, ale są też tam tego typu podmioty. To jeszcze poczekam, aż się pojawią
Żyrardów. O. To zaraz będzie można też sobie, myślę, sprawdzić w bazie, czy ktoś jeszcze z Państwa. Zachęcamy, żeby się. Była kiedyś taka inicjatywa zbierania historii mówionych dotyczących Żyrardowa. Ja Górny Śląsk też mamy. Jeszcze zachęcamy, żeby wpisywać. Coś się nam jeszcze pojawiło? Nie, to na razie trójka z Państwa się tutaj ośmieliła. To myślę, że ja też Państwu od razu tutaj podlinkuję link do naszej bazy i zaraz też bym chciała dwa słowa o niej powiedzieć. No też z tego względu, że ta sieć archiwów społecznych jest naprawdę duża. Na Górnym Śląsku też takie archiwa społeczne istnieją. I już zaraz wysyłam link do bazy archiwów. Więc w razie czego tutaj jest link, gdzie właśnie można sprawdzić, czy jeden z tych ponad 600, już nawet 670 podmiotów w tym momencie, które w tej bazie zidentyfikowaliśmy jako archiwa społeczne, czy właśnie w Państwa regionie funkcjonują. Polecam, żeby sobie w wolnej chwili zajrzeć. Istnieje tam możliwość, no, wyszukiwania poprzez wpisanie słowa, ale też przede wszystkim myślę, że dajcie, taka najbardziej przydatna funkcjonalność to możliwość właśnie sprawdzenia po danym województwie, tak? Filtrowania po prostu wyników po danym województwie. Nie można też skorzystać właśnie z takiej mapki, na której można sobie po prostu, że tak powiem, wędrować, tak, kursorem myszki i sprawdzać, w którym regionie Polski mamy takich archiwów mniej, w którym więcej. Ja tylko tutaj przy okazji bazy chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie czasami to jest tak, że rzeczywiście te podmioty w tej bazie są tylko i wyłącznie archiwami społecznymi, czyli ich jedynym przedmiotem działalności tak naprawdę jest właśnie zbieranie jakichś historii mówionych, zbieranie starych fotografii, dokumentów i zabezpieczanie ich, robienie z nich archiwum takiego cyfrowego. A potem też przekuwanie to w jakieś wystawy, spotkania wokół historii lokalnej na przykład. Ale część inicjatyw są to podmioty, dla których to jest działalność dodatkowa. To znaczy na przykład biblioteka, no wiadomo, główną osią działania biblioteki jest to, prawda, żeby tutaj świadczyć bezpłatną możliwość wypożyczania książek, organizowania jakichś właśnie spotkań wokół książek i tak dalej. Ale często też właśnie, zwłaszcza w takich mniejszych miejscowościach, te biblioteki pełnią też taką rolę, no, miejsc, gdzie po prostu dba się najczęściej o tą lokalną historię i tam też mieszkańcy po prostu poprzez to, że przynoszą jakieś swoje zbiory, są one w bibliotece, jest możliwość ich na przykład zeskanowania, uporządkowania, no to tworzy się tego rodzaju archiwum społeczne. Ale nie jest to wtedy główny przedmiot działalności. No, podobnie jest w przypadku innych instytucji, tak, domów kultury czy innego rodzaju podmiotów, ale o tym więcej kto prowadzi takie archiwa opowie już Joasia. Dzień dobry, witam się z Państwem raz jeszcze. To jest duży atut archiwów społecznych, że nie zamykają się na żadną strukturę, nie zamykają się na żadną instytucję, bądź brak tej instytucji, bo często też są to jakieś takie nieformalne inicjatywy, które również zajmują się archiwami społecznymi. Rzeczywiście bardzo dużo archiwów społecznych jest prowadzone przez organizacje pozarządowe, przez stowarzyszenia i przez fundacje, które często po prostu są tymi archiwami społecznymi. Natomiast, tak jak Ada wspomniała, bardzo często jest tak, że archiwum społeczne to jest tylko jedna z części, jedna z form działalności fundacji. Bo dana fundacja może zajmować się na przykład działalnością wydawniczą, być może działalnością edukacyjną, a przy okazji też prowadzi archiwum społeczne, które często jest bardzo ważną gałęzią tej działalności, ale nie jedyną. Ada opowiedziała też już Państwu o bibliotekach. Wśród tych archiwów społecznych, które są w bazie archiwów społecznych prowadzonej przez Centrum Archiwistyki Społecznej, takich archiwów społecznych prowadzonych przez biblioteki jest bardzo wiele.
co jest też pokłosiem takiego programu, który prowadziliśmy jeszcze w Fundacji Ośrodka Karta. Ten program nazywał się Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej i tam rzeczywiście wspieraliśmy powstawanie archiwów społecznych w ramach bibliotek. To są archiwa głównie cyfrowe, część z nich do tej pory bardzo prężnie działa i nadal zajmuje się i zbieraniem tych materiałów i ich udostępnianiem, między innymi w otwartym systemie archiwizacji, o którym być może Państwo co nieco słyszeli. Tak jak Państwu wspominałam, archiwa społeczne są też prowadzone przez grupy nieformalne, przez osoby prywatne i rodziny, i takie zbiory również Państwo znajdziecie w otwartym systemie archiwizacji. Jeżeli ktoś posiada bardzo dużą tak zwaną kolekcję rodzinną, spuściznę po członkach rodziny, interesował się własną rodziną i dużo materiałów na temat tej rodziny ma, to bardzo często również zapisuje się właśnie do bazy archiwów społecznych i działa jako archiwum społeczne. Tutaj jedyną trudnością, jeśli chodzi o osoby prywatne, rodziny czy takie grupy nieformalne, jest pozyskiwanie dotacji. To o tym może warto tutaj powiedzieć, że rzeczywiście te instytucje takie sformalizowane, które mają osobowość prawną, właśnie fundacje, czy biblioteki, czy muzea mogą pozyskiwać pieniądze na funkcjonowanie. A co to jest OSA? Przepraszam, bo rzeczywiście my tak skrótami mówimy. OSA to otwarty, dokończę zaraz Państwu opowieść o tym, co widzicie Państwo na slajdzie, ale odpowiem Panu Sebastianowi. OSA to otwarty system archiwizacji. To jest bezpłatne narzędzie, które CAS udostępnia, czyli Centrum Archiwistyki Społecznej udostępnia wszystkim archiwom społecznym, które chcą z niego skorzystać. To z jednej strony baza, która służy do pracy archiwiście, która pozwala archiwiście na inwentaryzację zbiorów. Ona pozwala na nie tylko wpisywanie informacji o zbiorach, ale także na zamieszczanie w niej plików cyfrowych, czy to zdjęć, czy dokumentów, czy na przykład nagrań. A z drugiej strony to jest portal, o którym jeszcze Państwu na koniec troszkę powiemy i wtedy Państwo będziecie mogli sobie też do niego zajrzeć i troszkę pooglądać to, co się znajduje na portalu. Także OSA to takie narzędzie bardzo pomocne, intuicyjne, stworzone właśnie dla archiwistów społecznych. Jego tworzenie rozpoczęło się jeszcze w ośrodku Karta i ona była tworzona trochę na nasze własne potrzeby, nasze karciane, bo my też w Karcie i nadal Karta ma archiwum społeczne i my też byliśmy wtedy archiwistami społecznymi, archiwistkami społecznymi i z niej korzystaliśmy. Także zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo weszli na ten link, na adres, który Ada teraz umieściła na czacie i w wolnej chwili trochę pospacerowali po osie i pozwiedzali te wszystkie ciekawe materiały, które tam są zamieszczone. Ja tylko dokończę, że coraz więcej archiwów społecznych pojawia się również przy muzeach i przy domach kultury, choć to na pierwsze taki, jakby to nie jest pierwsze skojarzenie, tak? Bo muzeum to bardziej sformalizowana instytucja, bardzo często samorządowa. Natomiast rzeczywiście znamy takie archiwa, które przy muzeach powstają. Co ciekawe, bardzo często, albo inaczej, coraz częściej poznajemy też inicjatywy, które, żeby powstało archiwum społeczne, podejmują współpracę z innymi. Przykładem tutaj jest na przykład Sulejówek, gdzie archiwum społeczne jest prowadzone przez 3 podmioty, właśnie przez muzeum, przez towarzystwo i przez bibliotekę. Każda z tych instytucji coś od siebie wnosi, każda coś od siebie daje, no i dzięki temu archiwum społeczne w Sulejówku prężnie działa i efekty jego działalności możecie Państwo oglądać między innymi w internecie. Natomiast z czym jeszcze kojarzy nam się archiwum społeczne, jakie są takie jego cechy charakterystyczne, bo jak Ada wspominała, tutaj o definicji trudno mówić, nie ma takiej utartej definicji, natomiast możemy mówić o pewnych cechach archiwum społecznego. To, co jest niezwykle ważne w archiwach społecznych, to są ludzie. Ludzie, którzy tworzą archiwa społeczne i decydują się na to, żeby w ogóle archiwum społeczne powstało. Dlatego, że często jest tak, że archiwum społeczne powstaje przy okazji jakiegoś projektu, w momencie, kiedy
spotykają się fascynaci jakiegoś tematu, fascynaci regionu, albo tak jak Państwo, którzy chcecie też dokumentować historię ruchów miejskich, prawda, i swoją własną też historię, tak żeby to z tego, z tych wszystkich materiałów też inni mogli kiedyś skorzystać. No więc gdyby nie ludzie, archiwum społeczne by nie powstało, ponieważ to nie są takie archiwa jak archiwa państwowe, które są ustanawiane gdzieś odgórnie i mają wyznaczone dokładne cele, regiony, którymi się zajmują i tak dalej. Żeby archiwum społeczne mogło powstać, potrzebni są ludzie. Ci, którzy to archiwum założą, ci, którzy będą w nim pracować bardzo często pro publico bono, bardzo często poza swoją normalną pracą będą poświęcać czas właśnie archiwistyce społecznej. To są ludzie, którzy w tym archiwum społecznym pomagają, bo bardzo często jest tak, że na początku może wystarczyć kilka osób, z czasem się może okazać, że tych osób jest za mało i tutaj ogromna pomoc ze strony wolontariuszy i praktykantów może się okazać bardzo niezbędna i może się okazać niezwykle cenna w momencie, kiedy nie mamy na przykład funduszy na to, żeby zatrudnić pracownika do archiwum społecznego, to proszę mi uwierzyć, że wolontariusze, praktykanci, osoby, którzy chcą nam pomóc w pracach w tym archiwum, to są prawdziwe skarby i jeśli tylko możemy skorzystać z ich pomocy, to jak najbardziej korzystajmy. I wreszcie ludzie, którzy przekazują materiały do archiwów społecznych, czyli ci nasi darczyńcy, jeśli takich mamy w swoim otoczeniu, to ludzie, o których niezwykle dbamy i o których zawsze pamiętamy, dlatego że to są ludzie, którzy do archiwum społecznego przekazują bardzo często pamiątki zbierane przez całe swoje życie, bardzo często materiały rodzinne, czasem oryginalne, czasem nie, o czym jeszcze też powiemy, że nie zawsze w archiwach społecznych znajdują się oryginalne materiały, no ale to są osoby, bez których archiwum społeczne by nie mogło powstać, bo podobnie jak przy powstawaniu archiwum społecznym, tak samo przy gromadzeniu i pozyskiwaniu materiałów do archiwum społecznego, tu nie ma nic z nadania. Archiwa społeczne, archiwiści społeczni, archiwistki społeczne sami i same muszą się troszczyć o to, żeby w archiwum społecznym zasób się powiększał, żeby do niego materiały trafiały. Bez tego archiwum społeczne nie będzie mogło funkcjonować. Także ludzie to bardzo ważna część w funkcjonowaniu archiwum społecznego. Archiwum społeczne to także działania bardzo, bardzo różne i gdyby się mogło wydawać, mogłoby się tak wydawać, że archiwum społeczne spełnia tylko te podstawowe cele, tak? Czyli na pewno gromadzi, na pewno zabezpiecza, na pewno opracowuje, no i jakoś udostępnia te materiały, tak? Bardzo często online, bardzo często w czytelniach, jeżeli jest taka możliwość, ale archiwum społeczne to coś więcej. Nie chodzi o to, żeby materiał pozyskać, nie chodzi o to, żeby ten materiał tylko zabezpieczyć, opracować i postawić na półce w magazynie. Chodzi o to, żeby ten materiał żyć. Ja bardzo często właśnie powtarzam, że tak naprawdę archiwa społeczne dają wielu materiałom drugie życie. One trafiają z szuflad, z pudeł, gdzieś przechowywane często na strychach, pochowane po półkach, trafiają do archiwum społecznego i nagle okazuje się, że dzięki nim historia jest odkrywana na nowo, dzięki nim archiwa społeczne bardzo wiele działań mogą przeprowadzić, o których jeszcze też Państwu powiemy i pokażemy, jak to wygląda. Ale tutaj akurat na zdjęciu macie Państwo pokazane Stowarzyszenie Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej, które prowadzi właśnie archiwum społeczne, bardzo prężnie działające, które wykorzystuje właśnie materiały archiwum do tego, żeby tworzyć wystawy. Bardzo często archiwa prowadzą działania edukacyjne, bardzo często nagrywają, bardzo często biorą udział w wielu wydarzeniach kulturalnych w regionie, także są w ciągłym ruchu i w ciągłym działaniu, zarówno same archiwa, jak i właśnie te materiały, które do tych archiwów trafiły. I skoro ten ruch, skoro to działanie, to właśnie spotkania, dlatego że wszystko w archiwach społecznych krąży wokół spotkań. Bardzo ważne są te pierwsze spotkania, te spotkania z naszymi darczyńcami i ludzie, którzy
zajmują się archiwistyką społeczną, archiwistką, archiwiści, archiwistki, archiwiści społeczni, którzy pracują w archiwach społecznych, spotykają się z osobami ze swojego najbliższego otoczenia. Tutaj może zdziałać taki efekt kuli śnieżnej. Zaczynamy od jednego spotkania, od jednej rozmowy. Ktoś nam przekazuje swoje dokumenty, udostępnia swoje dokumenty, bo nie musi przekazywać nam oryginałów, opowiada nam jakąś życiową historię. Zdobywamy zaufanie tej osoby i tak po nitce do kłębka, prawda, trafiamy do kolejnej osoby i kolejnej. Te osoby polecają nas, mówią, że to jest ktoś, komu warto zaufać, że wiadomo, że ta osoba dobrze się zajmie tymi materiałami, że się nimi zaopiekuje albo właśnie da im to drugie życie. I te spotkania przynoszą korzyść obydwu stronom, tak? Bo archiwista pozyskuje materiał, ma z czym pracować, ma co pokazywać, ma jak działać. Natomiast te osoby, które te materiały udostępniają bądź przekazują, też mają taką świadomość, że po pierwsze zabezpieczyły te swoje materiały, po drugie, że pozwalają, żeby ktoś więcej o tej ich historii usłyszał, która być może nigdy poza ich cztery ściany by nie wyszła, gdyby nie właśnie działalność archiwum społecznego. Bardzo fajne są takie spotkania właśnie, które pozwalają archiwistom bezpośrednio porozmawiać z tymi ludźmi, podziękować im za to wszystko, co już przekazali. No to rzeczywiście są często takie wzruszające momenty i bardzo fajnym spotkaniem jest Kongres Archiwów Społecznych, który odbył się w poprzednim roku, zorganizowany właśnie przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Pierwszy zorganizowany przez CAS, bo wcześniej takie kongresy organizowała właśnie Fundacja Ośrodka Karta. Niesamowite wydarzenie, w trakcie którego właśnie archiwiści społeczni mieli okazję się spotkać, mieli okazję porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, opowiedzieć o tym, co robią, zainspirować innych, bo w trakcie rozmów takich kuluarowych okazało się, że właśnie wielu czerpało od siebie i z pomysłów, i z tego, co inni robili. Trochę to jest tak, że wracamy po takim spotkaniu z nową energią i takim dużo większą jeszcze chęcią do pracy, chociaż tej akurat archiwistom społecznym nie brakuje. I wreszcie archiwa społeczne to oczywiście zbiory. Niezwykle ważna rzecz, pozyskiwanie tych zbiorów, dlatego że archiwistki, archiwiści społeczni sami muszą się postarać o te zbiory, muszą spotkać się z darczyńcami, przekonać ich do siebie, przekonać ich do swojego archiwum, zapewnić, że te zbiory są bezpieczne. I te zbiory są bardzo, bardzo różne, bo od różnych osób pozyskiwane i od różnych instytucji pozyskiwane, bo często też różne organizacje decydują się na przekazanie materiałów do archiwum społecznego. Czasem to są oryginały, oryginalne zdjęcia, oryginalne dokumenty, materiały ikonograficzne, bardzo dużo nagrań. Też Państwo tutaj słusznie zauważyli na początku od razu, że archiwa społeczne kojarzą się z historią mówioną. Natomiast ponieważ często te materiały trafiają do archiwów społecznych właśnie od osób prywatnych, to musimy brać pod uwagę to, że te osoby prywatne mogą nie chcieć się pożegnać z tymi materiałami. To są pamiątki całego ich życia, mogą nie chcieć się z nimi rozstawać. I wtedy takim sposobem na pozyskanie tych materiałów jest po prostu cyfryzacja, digitalizacja i przechowywanie materiałów w postaci innej niż oryginalna. I o tym opowie Państwu już Ada. Tak, tutaj mamy jeszcze takie małe podsumowanie dotyczące tego, co może właśnie, czy co często, najczęściej znajduje się w archiwach społecznych. Oczywiście bardzo zróżnicowane są te zbiory i to też często zależy po prostu od profilu danego archiwum społecznego, na co akurat decyduje się, co gromadzi. Też oczywiście czasami bywa tak, że archiwum no po prostu zajmuje się tematycznie nie właśnie historią regionu, tylko czymś, jakimś określonym tematem. Taką dużą grupą na przykład archiwów takich tematycznych w Polsce są archiwa związane z muzyką tradycyjną i muzyką wsi.
No i one wiadomo, że gromadzą głównie jakieś właśnie, czy to instrumenty, czy nagrania. I to zarówno nagrania archiwalne, ale też na przykład dokumentują ostatnich, nie wiem, muzykantów wiejskich, tak, i tego typu wykonania utworów. Więc to też bardzo dużo, co akurat z tego dużego worka, który tutaj mogą Państwo na slajdzie zobaczyć, co z tego dużego worka znajdzie się w archiwum społecznym, to no, zależy już od tego archiwum, tak? Są archiwa, które też na przykład specjalizują się tylko w gromadzeniu fotografii. W Warszawie, gdzie mieści się Centrum Archiwistyki Społecznej, czyli nasza instytucja, na przykład swoją siedzibę ma Fundacja Archeologia Fotografii, która właśnie zajmuje się gromadzeniem no, takich kolekcji fotograficznych różnych osób i no, tylko tego typu materiały zasadniczo przyjmuje, tak? Nie ma po prostu innych rodzajów materiałów archiwalnych, skupia się po prostu na zdjęciach. Ale oczywiście może to wyglądać zupełnie inaczej. Mamy też archiwa, które się tylko w historii mówionej specjalizują i głównym celem jest to, żeby nagrywać na przykład relacje i czasami jeszcze dodatkowo przy okazji nagrywania takich relacji pozyskują fotografie. No zazwyczaj archiwalne fotografie, tak, od osób, z którymi rozmawiały. Więc to, co pojawiło się tutaj, jeszcze chciałybyśmy się też odnieść do kwestii cyfrowych. Już trochę o tym mówiłyśmy, Asia o tym trochę mówiła, że czasami jest tak właśnie, że rzeczywiście dane archiwum decyduje się na przykład na gromadzenie oryginałów. No ale to jeszcze jest warte podkreślenia w tym miejscu, że wymaga to już jednak trochę większego zaplecza. I myślę tu przede wszystkim o zapleczu takim no, lokalowym, tak byśmy to chyba mogły określić, bo jeśli decydujemy się na gromadzenie, czy to będą dokumenty, czy zdjęcia, czy tego typu, czy czasami muzealia również, czy po prostu przedmioty, no to musimy mieć warunki, żeby to przechowywać. Musimy mieć miejsce, musimy też mieć na przykład odpowiednie teczki, czy odpowiednie pudła. Oczywiście tam nie zawsze jest tak, to też myślę, że się mogą Państwo domyślić, że archiwa to wszystko od razu mają, tak? I że ktoś już zanim zacznie gromadzić zbiory, to jest świetnie zabezpieczony pod tym względem. No nie, to są często rzeczy, które dopiero z czasem się jakoś tam pozyskuje, kupuje dzięki jakimś darowiznom czy dotacjom, o które składa się wnioski, no to bardzo różnie bywa, tak? Ale na pewno takie archiwum, które gromadzi też oryginały, no musi być do tego przygotowane. My też w Centrum Archiwistyki Społecznej coraz częściej dostrzegamy taki, no myślę, że można to już nazwać trendem, do tego, żeby po prostu gromadzić zbiory tylko i wyłącznie w charakterze cyfrowym. Czy zbiory, które po prostu są wytworzone cyfrowo, albo po prostu skany, na przykład z starych fotografii. To wiąże się właśnie po pierwsze z tym, że no, nie zawsze są warunki po prostu do tego, żeby przechowywać materiały, nie zawsze jest możliwość też startowania właśnie czy jakieś dotacje, ale też jest to bardzo często po prostu świadoma decyzja, tak, że będziemy archiwum cyfrowym, czyli archiwum, które też bardzo często po prostu w wirtualny sposób te zbiory będzie udostępniało. I to jest taka, myślę, często dla tych archiwów społecznych troszkę, że tak powiem, strategiczna decyzja, czy my będziemy cyfrowi, czy też będziemy zbierać, prawda, te oryginały, ale coraz częściej już właśnie na tym etapie rozpoczęcia w ogóle bycia archiwum, stania się archiwum, jest to decyzja, żeby były to tylko i wyłącznie takie zbiory cyfrowe. I tutaj trochę jeszcze powiem Państwu o tym, o czym warto pamiętać, jeśli by się Państwo decydowali na takie archiwum cyfrowe, na takie gromadzenie zbiorów cyfrowych. Oczywiście to też są... A jeszcze może tutaj odpowiem, bo się pojawiło w międzyczasie pytanie pana Sebastiana. Znaczy jest coraz więcej tych różnych konkursów dotacyjnych, znaczy też bardzo różnych i lokalnych, i na takim wyższym szczeblu.
coraz więcej archiwów też pozyskuje po prostu środki na tego typu projekty. Znaczy, jest taki jeden projekt, który akurat Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych co roku ogłasza na wspieranie działań archiwalnych i on jest tak no, poświęcony tylko i wyłącznie tak naprawdę archiwom społecznym, ale też coraz częściej archiwom kościelnym. Tam jest dosyć duża konkurencja z tymi archiwami dla tych archiwów społecznych, ale zauważamy też coraz częściej, że archiwa ubiegają się o inne środki. To znaczy na przykład ktoś chce, no nie wiem, zebrać opowieści mieszkańców w danej gminie, no to składa na jakieś, jest dużo takich projektów typu działaj lokalnie, więc składa tam wniosek i tam też już coraz częściej jest taka możliwość, czyli są takie na przykład komponenty jak, nie wiem, promocja lokalnej historii, kultury, więc coraz częściej się pojawia też takich możliwości. No oczywiście ten temat pozyskiwania środków, dotacji i mnogości różnych programów, no to jest pewnie na oddzielne w ogóle spotkanie, ale wydaje się nam, tak myślę, że Asia kiwa głową, więc chyba potwierdza, że jednak coraz częściej się udaje po prostu te środki pozyskać. Coraz więcej też archiwów ma w tym jakoś wprawę i oczywiście to zazwyczaj nie są tylko takie działania archiwalne typu opracujemy 120 zdjęć. Chodzi też o to, żeby to udostępnić, żeby coś wokół tego zrobić, więc zazwyczaj dodaje się właśnie tam do tych wniosków no też taką animację wokół tego, czy jakieś spotkania, no ale takie są realia dzisiaj, tak? Raczej na tego typu działania środki się pozyskuje. Więc wracając jeszcze do tych zbiorów cyfrowych, o czym warto pamiętać na początku, to oczywiście o przestrzeni jakiejś, którą trzeba posiadać. Czy to będzie miejsce na dysku, czy przestrzeń wirtualna, czy serwer, to trochę zależy od naszych możliwości finansowych. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że czy to przestrzeń wirtualna, czy serwer, no to zazwyczaj wymaga jakiejś tutaj miesięcznej, czy rocznej subskrypcji, czy opłacenia, tak? O ile dyski, czy to w naszych komputerach, czy dyski zewnętrzne, no to jest jakiś tam powiedzmy zakup jednorazowy, o tyle przestrzeń wirtualna czy serwer, no to już jest coś, co wymaga w jakiejś perspektywie czasu utrzymania. Też naprawdę warto się nad tym zastanowić, zwłaszcza jeśli nie mamy stałego finansowania, jesteśmy organizacją pozarządową, i no, musimy takie rzeczy planować. My obydwie pracowałyśmy w NGO-sach, więc też wiemy, jak, że pozyskanie jednak środków na taką infrastrukturę no, nie jest wcale łatwe, tak? No, bo utrzymanie lokalu, utrzymanie serwerów, stron, no, to nie jest rzecz atrakcyjna dla grantodawców bardzo często niestety. I często upycha się to, że tak kolokwialnie mówiąc, po prostu różnych wnioskach, tak, z których takie środki się jakoś tam pozyskuje. Nie, no, niestety tak to wygląda i w ten sposób trzeba działać, no, ale to warto taką decyzję jakoś tam sobie na początku przemyśleć. No, oczywiście własny serwer to już jest rzecz raczej dla dużych podmiotów, które po prostu na to stać i które mają też no, na przykład osobę w zespole, która czy są w stanie zatrudnić specjalistę od, no, ogólnie mówiąc IT, a jak wiemy jest to też po prostu kosztowne, więc to jest naprawdę raczej rozwiązanie dla podmiotów typu nie wiem, no, muzea, tak, czy jakieś naprawdę największe archiwa społeczne, które po prostu w kraju, które po prostu na to stać. Oczywiście może się też okazać na przestrzeni czasu naszych działań, że no będziemy mieć dyski na początku, potem zdecydujemy się na zakup jakiejś wirtualnej przestrzeni. To jest jak najbardziej w porządku, tak? Może nam się to jakoś z czasem zmienić i możemy sobie to poszerzać. Od razu idąc tym tropem też warto pamiętać o tym, żeby mieć zawsze kopię zapasową jakąś zabezpieczoną. Naprawdę mamy takie no nieprzyjemne doświadczenia z tym, że właśnie archiwiści społeczni nam czasem mówią, że coś tam przepadło, bo akurat właśnie dysk zewnętrzny padł, a nie było tego nigdzie, nie były nigdzie te materiały zgrane. O ile są to jeszcze jakieś same opisy i nie ma problemu, żeby jakoś to tam uzupełnić, no to o ile są to na przykład skany, czy na przykład nagrania, do którego no już siłą rzeczy nie wrócimy, nie będziemy jeszcze, to już nie będzie ta sama rozmowa, no to już jest troszkę trudniej.
No, można oczywiście w przypadku skanów jeszcze spróbować pójść je, zrobić je jeszcze raz, no ale za 20 lat na przykład nikt już może tego nie mieć okazji zrobić, więc też trzeba myśleć tak o tych archiwach społecznych swoich, czy o takiej swojej działalności, jeśli chce się właśnie ją zacząć, takiej działalności archiwalnej, no w takiej dłuższej perspektywie czasu, tak, żeby zapewnić tutaj zabezpieczenie. No oczywiście ten świat wirtualny też bardzo szybko się rozwija i tak naprawdę ciężko wyrokować, co będzie za niedługo, czy w ogóle tutaj coraz więcej różnego rodzaju repozytoriów nie będzie przychodziło do jakichś takich przestrzeni wirtualnych, czyli czy przechowywania w ogóle danych w chmurze tak zwanej, ale też mamy takie doświadczenie, że nawet, no, że czasami się zdarza, że i serwerownie po prostu płoną i zbiory gdzieś tam wtedy są niszczone, więc no warto też mieć to w głowie, żeby mieć zawsze jakąś kopię, na przykład jak przechowujemy sobie rzeczy w chmurze, to mieć też jakiś dysk, na którego byśmy mogli zgrywać te materiały tam zgromadzone. No i ja też gorąco zachęcam do tego, że jak Państwo pozyskiwaliby takie zbiory cyfrowe, czy skany, czy by to były nagrania, takie nagrania historii mówionej, czyli po prostu wywiady z ludźmi, no to warto dążyć do tego, żeby to było w jak najlepszej jakości. Też z myślą właśnie nie tylko jakby no o nas, ale też z myślą o osobach, które będą później z tego korzystać. I teraz przejdziemy sobie do takiej jakby drugiej, większej części, myślę, naszego dzisiejszego spotkania, czyli po prostu no, chciałybyśmy trochę działań archiwów społecznych Państwu zaprezentować i o nich opowiedzieć. No, oczywiście wybranych, tak, dlatego że tych działań jest naprawdę mnóstwo, różne się też nowe co chwilę pojawiają, naprawdę w każdym roku tych działań jest naprawdę dużo, w mniejszej skali, w większej skali, naprawdę bardzo różnorodnych. Oczywiście w przypadku archiwów społecznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, ale też instytucje, to często są takie działania prowadzone metodą projektową, czyli po prostu zakładamy sobie, tak, czy mamy, już nieważne skąd mamy środki na ten projekt, czy to z jakiejś dotacji, czy własne, no ale zakładamy sobie, że na przykład w jakimś określonym czasie pozyskamy to i to, zrobimy, nie wiem, wystawę, no i gdzieś tam udostępnimy jeszcze dodatkowo te materiały, tak? I bardzo często archiwa społeczne w ten sposób pracują, w ten sposób funkcjonują, tak trochę od projektu do projektu. I teraz wybrane przykłady, no na początku taki przykład akurat tutaj z Podlasia, Centrum Trzech Kultur z Szlakiem Przydrożnych Kapliczek. To taki projekt, który łączył w sobie z jednej strony dokumentację no takiej bardzo ciekawej i unikatowej w skali gminy też Suchowola, czy w ogóle Podlasia, takiego ciekawego zjawiska przydrożnych kapliczek, udało się je obfotografować, to wszystko było zrobione oczywiście profesjonalnie przez profesjonalnego fotografa, te zdjęcia zostały zabezpieczone w archiwum społecznym, które właśnie to Centrum Trzech Kultur prowadzi, no a dodatkowo powstała z tego taka niewielka książeczka, którą też mieszkańcy tej gminy czy w ogóle regionu mogli otrzymać, więc taki projekt, przy takich projektach dokumentacyjnych bardzo często właśnie jakimś efektem później tych projektów są czy to jakieś wystawy, czy właśnie jakieś publikacje, czasem mniejsze, czasem większe, to też bardzo różnie wygląda, oczywiście to już zależy od funduszy, no bo zrobienie publikacji już wymaga też troszkę większych środków, no sam jakiś druk, zatrudnienie jakiegoś redaktora, tak, ułożenie tego, złamanie, no to po prostu kosztuje, więc wszystkie archiwa się na to decydują, ale też mamy doświadczenie, że coraz, że takie publikacje też w archiwach społecznych wychodzą. A tutaj chciałam Państwu jeszcze powiedzieć o projektach na przykład już innego zupełnie rodzaju, edukacyjnych, prowadzonych na przykład przez Fundację Ośrodka Karta, no, która zresztą w tych projektach takiego rodzaju bardzo mocno się specjalizuje.
A mianowicie prowadziła, czy prowadzi nadal taki portal Uczyć się z historii, na którym można też bezpłatnie sięgnąć sobie po różnego rodzaju takie lekcje dla uczniów, czy w ogóle jakieś warsztaty, bardzo zróżnicowane tematycznie, dotyczące i II wojny światowej, i praw człowieka, i no różnych tematów. One są tam pogrupowane tematycznie, można sobie, zachęcamy do tego, żeby też sobie na ten portal zajrzeć, ale też właśnie Fundacja Ośrodka Karta, to wszystko też mocno te swoje działania edukacyjne opiera na swoich zbiorach. I też na przykład taki projekt Jednostka w Wirach Historii prowadziła, to były lekcje dla młodzieży licealnej, takie lekcje, warsztaty, gdzie młodzież miała też możliwość no, takiego jakby wcielenia się w świadków i świadkinie historii, poznania historii z perspektywy pojedynczego człowieka i to też bardzo cenne, bo no, pozwala nam jakoś inaczej spojrzeć na historię, no, co zresztą Fundacja Ośrodka Karta można powiedzieć, że w tym jakoś się wyspecjalizowała. Oczywiście te projekty edukacyjne skierowane mogą być do różnych grup. One są zazwyczaj też podejmowane przez archiwa społeczne po pewnym czasie. To znaczy, jak już archiwa zgromadzą jakieś materiały, już zrobią jakieś pierwsze działania i potem też chcą, żeby to służyło po prostu, czy to lokalnej społeczności, czy jakoś szerzej jakiemuś gronu osób, no to też tego typu działania prowadzą. No to też oczywiście zależy od kompetencji osób, które akurat w danym archiwum działają, tak? Czy są na przykład edukatorami, edukatorkami, mają takie doświadczenie, ale to często też zauważamy, że dużo archiwów włącza w swoje działania właśnie edukację, że to jest ważne, żeby docierać też, nie tylko gromadzić, nie tylko zbierać materiały, ale też jakoś z nimi wychodzić, no na przykład poprzez działania edukacyjne. I jeszcze na koniec troszkę o projekcie z Nowej Huty. Projekt Fotoświaty, który miał na celu po pierwsze wciągnięcie w działalność jak największej ilości mieszkańców Nowej Huty, pokazanie im, że oni też mogą być częścią tych działań, które muzeum prowadzi, a przy okazji podzielić się ze wszystkimi, właśnie mogą też swoimi pamiątkami. Archiwistki społeczne z Nowej Huty namawiały mieszkańców i zachęcały do tego, żeby dzielili się oni i swoimi zdjęciami, i swoimi dokumentami, ale przede wszystkim też swoją historią, swoimi wspomnieniami, tak by historię Nowej Huty, historię mieszkańców Nowej Huty mogło poznać jak najszersze grono mieszkańców nie tylko Krakowa, nie tylko Nowej Huty. Także to jeden z takich projektów, gdzie właśnie archiwa społeczne bardzo mocno wykorzystują pamiątki poszczególnych osób, nagrania i wspomnienia poszczególnych osób. Tutaj jeszcze tylko na chwilę wróciłabym właśnie do Archiwum Jednorożeckiego, bo to też bardzo takie prężnie działające archiwum, choć z małej miejscowości, ale proszę mi wierzyć, że znane w wielu kręgach. I te materiały, które Archiwum Jednorożeckie pozyskuje, to są właśnie też materiały od takich osób, które mieszkają tam w jednorożcu albo w najbliższej okolicy i ono również bardzo mocno angażuje mieszkańców w swoje działania. Tutaj Fotoświaty są tego kolejnym przykładem, że warto właśnie angażować ludzi, którzy albo się znają na jakimś temacie, interesują się jakimś tematem, albo na przykład właśnie mieszkają w danym regionie.
po to, żeby i zasób archiwum powiększać i umożliwiać sobie coraz większe działania. Archiwum z jednorożca nie tylko prosi o to, żeby mieszkańcy przynosili swoje zdjęcia, przynosili swoje materiały, żeby udostępniali je właśnie do wielu celów, jakie archiwum prowadzi, ale zachęca mieszkańców do tego, żeby opisywali te zdjęcia, żeby opowiadali na przykład, co jest na zdjęciu, kto jest na zdjęciu. Takie angażowanie mieszkańców regionu, w którym funkcjonuje archiwum społeczne, czy angażowanie na przykład osób, tak jak w Państwa przypadku, tak, wszystkich tych, którzy są członkami kongresu, tak, wszystkich tych, którzy jakoś działają w tych strukturach, kiedyś działali, mogą dużo opowiedzieć, mają dokumenty dotyczące Państwa działalności, mają zdjęcia być może z jakichś spotkań, które Państwo organizowaliście. To znaczy ciągle podkreślam tą wagę osób, wagę ludzi, jaka w przypadku archiwów społecznych istnieje, bo to jest niezwykle ważne, żeby angażować wszystkich dookoła, tych, którzy mogą jakoś wzbogacić i nasz zasób, nasz, czyli archiwum społecznego, i naszą wiedzę, bo mają na przykład takie informacje, do których my jeszcze nie dotarliśmy, bo brali w czymś udział, są bezpośrednimi świadkami jakichś wydarzeń, właśnie spotkań, właśnie konferencji, przechowują u siebie jakieś materiały, bo na przykład nie było ich gdzie przechowywać i ta osoba ma je u siebie, a teraz chętnie się z nami tymi materiałami podzieli, więc to też taka podpowiedź, o której być może Państwo już myśleli, być może Państwo to robią, ale wypowiem ją na głos, to znaczy jeśli macie Państwo możliwość dotarcia do innych osób, które w kongresie działały albo działają i mają jakieś pamiątki, jeszcze nie wiedzą, że mogą się nimi podzielić, to naprawdę warto, bo wtedy ten Państwa zasób i wiedza na temat tego, co się działo wcześniej, będzie na pewno o wiele większa. I tak jak ja Ada... tylko tutaj pozwolisz, tak? Asiu, że dodam, że to jest w ogóle też myślę duże wyzwanie stoi przed różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi, żeby właśnie dokumentować samych siebie, tak? Dokładnie. Jeszcze no, z tego nie robiliśmy takich badań temu poświęconych, tak dokładnie temu, ale mamy też takie poczucie i też jako osoby, które pracowały wcześniej w NGO-sie, że czasami nie ma na to po prostu czasu, robi się dużo projektów dokumentacyjnych takich na zewnątrz, a trochę nie robi się o tej swojej jakby historii, ale to jest oczywiście, no to nie jest po prostu łatwe, bo też w warunkach po prostu no, takiego utrzymania się, tak, i robienia bieżących działań, no ale to jest oczywiście pewnie kwestia jeszcze do dyskusji na przyszłość. Tak, ale zachęcamy też do tego i sami też w centrum staramy się dokumentować to, co się u nas dzieje. I to naprawdę to są takie działania, które też nie wymagają nie wiadomo jak wielkiego zaangażowania, tak? Czyli jakaś taka dokumentacja fotograficzna, jak kiedy się spotykamy, tak? Róbmy sobie zdjęcia, to taki pierwszy apel, tak? Czy właśnie gromadzenie jakichś materiałów, teraz to są monitoringi mediów, które otrzymujemy, prawda? I możemy sprawdzać, co na nasz temat pisano, gdzie się pojawialiśmy, jaka jest nasza historia. Rzeczywiście tak jak Ada mówi, jest wiele niesamowitych NGO-sów, które robią bardzo dużo dla historii, zajmują się jakąś historią i prężnie działają, zapominając o dokumentowaniu swojej działalności, swojej historii. Wielka szkoda, tak? Za chwilę pojawią się studenci, pojawią się ludzie, którzy będą chcieli pisać o tych NGO-sach. Świetnie byłoby móc im udostępnić materiał, z którego będą mogli skorzystać, pisząc właśnie o tej historii. Już prawie kończąc, bo nadal zachęcamy Państwa do tego, żebyście Państwo pytali, jeżeli jakiekolwiek pytania się teraz pojawiają w Państwa głowie, albo dzielili się może jakimiś spostrzeżeniami i niekoniecznie pytaniami, to już prawie kończąc naszą wypowiedź, chciałybyśmy jeszcze Państwu przedstawić portal. Wracając do tego pytania Pana Sebastiana, czym jest OSA, bo tak jak powiedziałam, OSA to z jednej strony baza i narzędzie do pracy dla archiwisty, a z drugiej strony to portal, na którym możecie Państwo udostępniać te swoje zbiory, wpisując jakieś materiały do OSY, zamieszczając w OSie plik cyfrowy,
zdjęcia, dokumentu, nagrania. Możecie Państwo zadecydować jednym kliknięciem, czy ten materiał chcecie udostępnić w internecie, czy nie chcecie tego robić, bo macie taką możliwość, nie ma żadnego przymusu. Natomiast jeśli już zdecydujecie Państwo, że chcecie ten swój niezwykły zasób pokazać osobom z zewnątrz, to do tego właśnie służy portal. Jeszcze w tym momencie przez niepełny miesiąc nazywa się on tak, jak nazywa się baza, czyli właśnie otwarty system archiwizacji, ale już pod koniec marca będzie miała premierę odsłona nowego portalu, który będzie się teraz nazywał zbioryspołeczne.pl. Będzie dużo ciekawszy graficznie, to takie moje prywatne zdanie. Będziecie Państwo na nim mogli, podobnie jak już teraz na OSIE, oglądać wszystkie te materiały, które w OSIE są, do OSY są wpisywane i są właśnie udostępniane online. Robi to już ponad 100 archiwów, blisko 200 nawet mogłabym powiedzieć. To są materiały bardzo różne, to są skany zdjęć, to są skany dokumentów, to są opisy po prostu, bo część archiwów nie decyduje się na udostępnianie plików cyfrowych, natomiast ponieważ świetnie inwentaryzuje swój zasób, to znajdą Państwo pełne opisy zbiorów i zespołów, które w otwartym systemie archiwizacji się znajdują. Możecie Państwo tutaj na tym portalu wykonywać kwerendy, przeszukiwać ten portal, zadawać mu konkretne pytania. Możecie Państwo wpisać sobie nazwę swojej miejscowości, możecie wpisać osobę, hasło, które Państwa interesuje, kliknąć wyszukaj i sprawdzicie Państwo, co na portalu się znajduje. Także zachęcamy Państwa do tego, żebyście Państwo już nawet dziś zajrzeli jeszcze na portal OSA, a już pod koniec marca na portal zbioryspołeczne.pl, gdzie naprawdę znajdziecie Państwo niesamowite materiały udostępniane przez archiwa społeczne. I pojawiło to ja nam tylko się dodam, pytanie. A w międzyczasie Asiu, tutaj możesz się zapoznać z pytaniem, że specjalnie już tak dzisiaj Państwu tej osy nie będziemy pokazywały. Myślę, że nie ma co się, żeby się Państwo nie przywiązywali do tego wyglądu, bo to teraz tak, jest tak naprawdę w fazie dużej zmiany i to oczywiście zachęcamy, żeby sobie w wolnej chwili tam spojrzeć, ale no zmieni się bardzo ten portal, będzie dużo bardziej atrakcyjny. Pan Sebastian pyta, czy uda się zrobić dobre archiwum społeczne bez dodatkowych środków, tylko pracą wolontariacką, czy jednak trzeba jakieś minimum finansowe założyć? To tutaj odpowiedź jest troszkę trudna, muszę powiedzieć. To znaczy tak, znamy archiwa społeczne, które są prowadzone siłami wolontariackimi i one rzeczywiście dobrze funkcjonują, natomiast mi się wydaje, z mojego doświadczenia zawodowego, że też do pewnego momentu, wydaje mi się również, że zawsze zakładamy rozwój tego archiwum społecznego. Nie zakładamy, że ono będzie w takim punkcie, w jakim startujemy, tylko że ono się będzie rozwijało i że ono będzie miało coraz większy zasób, być może coraz większe działania wokół niego się będą działy. Już nawet nie mówię o takich przyziemnych rzeczach, jak to, że materiały, jeśli będziecie Państwo mieć w oryginale, muszą być jednak jakoś zabezpieczone, to muszą być te teczki. My naprawdę mówię o rzeczach podstawowych, tak? No pakujecie Państwo dokumenty do teczek, fotografie też dobrze jest zabezpieczyć w taki sposób, żeby nie uległy zniszczeniu. Ada wspominała Państwu o plikach cyfrowych i o dyskach zewnętrznych. To wszystko wiąże się z kosztami. Jeżeli macie Państwo taką możliwość, żeby pozyskiwać dotacje, to ja uważam, że trzeba próbować. Może nie uda się zdobyć wszystkiego, ale zawsze jest szansa, że gdzieś jakaś dotacja nam, mówiąc kolokwialnie, wpadnie. Poza tym oprócz dotacji, które możecie Państwo pozyskiwać na tym szczeblu centralnym, są te dotacje samorządowe na przykład i tutaj z rozmów z wieloma archiwistami społecznymi wiemy, że bardzo często jest tak, że gminy na przykład są bardzo przychylne, czy samorządy w ogóle są przychylne archiwom społecznym, bo cieszą się z tego, że ktoś dokumentuje na przykład historię miasta, regionu, miejscowości, tak? I oni, chociaż nie ma wprost takich konkursów na porządkowanie archiwum, czy na powstanie archiwum społecznego, to są takie dotacje, które są szersze, a pozwalające właśnie archiwum społecznemu działać. Oprócz tego jest fundraising, jest wiele stron, na których możemy ogłaszać zbiórki,
i tam też niektórym udaje się pozyskiwać pieniądze. Są takie strony internetowe i są takie instytucje, które na przykład pozwalają na tańszy zakup sprzętu. Trzeba po prostu korzystać z tych możliwości, bo przy założeniu, że chcemy archiwum społeczne rozwijać, dobrze jest jakieś fundusze mieć. Natomiast praca wolontariacka to jest coś dla mnie bardzo wartościowego i ja pracując w Archiwum Fundacji Ośrodka Karta, które jest jednym z największych archiwów w Polsce i które przecież pozyskuje dotacje na swoje funkcjonowanie, mogę śmiało powiedzieć, że gdyby nie wolontariusze, wielu wartościowych rzeczy nie udałoby nam się zrobić, bo nie wszystkie one dla nas wartościowe, nie wszystkie one są wartościowe dla dotacjodawców. Także tutaj wolontariusze to jest skarb i mimo wszystko warto z tej pracy korzystać. A często się zdarza, już kończąc tą odpowiedź, bo ją strasznie wydłużam, ale często się zdarza tak, że te początki są wolontariackie i przez jakiś czas udaje się nam wolontariacko archiwum społeczne prowadzić naprawdę świetnie, bo czasem to jest tak, że ten zapał, ta nasza fascynacja powoduje, że po prostu archiwum funkcjonuje doskonale. Natomiast przyszłościowo to już tak jak wspominałam. Czy my też oczywiście znamy archiwa społeczne, w których jest tak, że się pozyskuje po prostu środki na działania, a ludzie pracują tak, pro publico bono. Tak? Mhm. I to jest bardzo częste, że można też w ten sposób o tym myśleć, o takim archiwum społecznym. Tak? Że to niekoniecznie, też nie oszukujmy się, to archiwum społeczne się nie tworzy po to, żeby się tutaj nie dorobić na nim, tak? Bo to nawet jeśli są jakieś... Nie wszystkie archiwa społeczne w ogóle jakoś tam zatrudniają, tak, w pełnym wymiarze, chociaż zdarzają się oczywiście takie, tak, fundacje, organizacje pozarządowe, gdzie jest to normalnie praca taka pół czy całoetatowa, ale to oczywiście trzeba mieć to na względzie, że trzeba się często właśnie to, o czym mówi Asia, też odwoływać do pomocy wolontariuszy i wolontariuszek. No tutaj jest, pan Eugeniusz pisze o tym, że archiwizacja powinna występować tam, gdzie spodziewamy się inwestycji budowlanych, drogowych. Tak, to prawda, to już też często istnieją archiwa społeczne, które dokumentują, nie wiem czy dobrze zrozumiałam pana myśl, bo być może jeśli nie, to proszę mnie naprowadzić na właściwą, ale chciałam powiedzieć, że już teraz jest dużo archiwów społecznych, które dokumentują na przykład znikającą architekturę, tak? Bo właśnie jest prowadzona jakaś inwestycja budowlana, bo właśnie powstaje droga i znikają budynki, znikają też obiekty przyrodnicze, dużo rzeczy się zmienia, więc rzeczywiście tutaj bardzo ważne jest, żeby też dokumentować taką historię, bo to też pewnie Państwo wiecie, ten budynek, prawda, nie wiem, ta ławeczka, ten skwer, który być może za chwilę zniknie, to też jest jakaś historia, tam też się coś wydarzyło. Jeżeli my tego w tym momencie nie zatrzymamy, bo to może być tak, że macie Państwo zdjęcie budynku, za chwilę będą osoby, które o tym budynku opowiedzą, okaże się, że on był świadkiem wielu wydarzeń, jeżeli Państwo tego nie zatrzymacie w swoim archiwum społecznym i ta historia zniknie wraz na przykład z tym budynkiem, to już później nikt o niej się nie dowie, nikt o niej nie będzie wiedział, a być może też nawet jeśli wie grono osób niewielkie, to po prostu nie zostanie zapamiętana, więc tutaj rzeczywiście archiwistyka społeczna ma ogromne pole do popisu. Tak, my może o tym jakoś dużo nie wspominałyśmy i to tak w pierwszym rzucie ta archiwistyka może się kojarzyć z czymś tak naprawdę starym, tak? Czyli jeśli wiek XX, no to pewnie ten okres od początku wieku gdzieś do 89, ale to już naprawdę się bardzo mocno zmieniło. Coraz więcej jest takich projektów, które mają za zadanie też dokumentowanie trochę tego, co jest tu i teraz. No oczywiście, żeby pewnie te projekty jakoś później ocenić i spojrzeć na nie z innej perspektywy, to potrzebny jest pewien rozbieg czasowy, ale to myślę, że to akurat w przypadku w ogóle archiwów bardzo często tak jest. Tak, że teraz... tak ale to jest też trochę tak, Ada, przepraszam, że ci wejdę słowo, jak my czasem pytamy uczestników naszych szkoleń, czy
wśród zgromadzonych materiałów zatrzymaliby bilet taki komunikacji miejskiej. I część osób mówi, że tak, część osób mówi, że nie, no bo to znamy i tak dalej, ale no za kilkadziesiąt lat ten bilet też będzie jakimś świadectwem historii komunikacji. To, co teraz nam się wydaje współczesne i być może niekoniecznie interesujące, za jakiś czas będzie historią. Także na szczęście archiwiści społeczni też mają tego świadomość i dokumentują też te ruchy bieżące. Na przykład powstają archiwa pandemii, być może Państwo się z nimi spotkali, tak, czy archiwa wielu strajków, które w ostatnim czasie miały miejsce, też dokumentują taką historię bieżącą dla przyszłych właśnie pokoleń. I tutaj pan Wiktor jeszcze pisze o tym pomyśle na archiwum. To jest właśnie charakterystyczne dla archiwów społecznych, że bardzo często ten moment takiej decyzji, że tak, robimy archiwum społeczne, albo tak, robimy jakiś projekt, który z czasem przerodzi się w archiwum społeczne, jest podyktowany jakimś jednym wydarzeniem, jakąś taką chwilą, w której zdajemy sobie sprawę, że no musimy uratować tę historię, musimy zachować taką historię. Tak było też w przypadku właśnie Fundacji Ośrodka Karta i archiwum pierwszego tego nazwanego Archiwum Wschodnie, które właśnie powstało w momencie, kiedy karciarze sobie zdali sprawę z tego, że te historie ludzi wywiezionych na Sybir no nie są nigdzie znane, tak, bo to był też taki czas, kiedy o tym się nie mówiło, a tu nagle pojawia się człowiek dosłownie, znaczy dokładnie to było bardzo podobne do tego, o czym pan Wiktor pisze, tak? Pojawił się człowiek, który zaczął opowiadać o tym, jak był na zesłaniu, i to było wstrząsające świadectwo, którego nikt nie znał, nawet jego własna rodzina. I tutaj u Państwa bardzo podobnie, tak? Nagle pojawia się ktoś, kto opowiada o tej historii, i być może Państwo jesteście tymi osobami, które muszą tę historię zatrzymać, bo raz wypowiedziana nie pojawi się już nigdzie więcej. Rozumiem potrzebę tłumacza, rzeczywiście tutaj potrzeby archiwów społecznych są bardzo różne w zależności od tego właśnie, na jaki materiał, na jakie osoby trafiają. I tu też pytanie na Można przykład. Można też spróbować zawsze nawiązać, prawda, współpracę z jakimś archiwum, które już jest Dokładnie. W regionie i może korzystało z pomocy przy takich wywiadach, jeśli na przykład miałoby być to wywiad tylko po niemiecku. Tak, więc zachęcamy do licznych współprac, bo to rzeczywiście przynosi bardzo dobry efekt. Można sobie wzajemnie pomóc. Tak, to jeszcze pan Eugeniusz uzupełnił, tak, odnośnie, no to bardzo ciekawa tak. też historia. Tu pan pisze akurat właśnie o kopalniach, tak, i też z tych szkodach górniczych, tego jak właśnie się zmieniają przez to no, śląskie miasta, ale też zauważyliśmy, że no w ogóle te zakłady przemysłowe, tak ogólnie mówiąc, też się stały tematem coraz częściej dziś podejmowanym, bo były przez lata, prawda, funkcjonowały, tysiące ludzi w nich pracowały, a potem przyszły lata 90. i często się po prostu porozpadało to wszystko, i to też coraz częściej interesuje archiwistów, archiwistki społeczne, no właśnie z tego względu, że jest to taka historia, no, która też często no, decydowała na życie danego miasta, miasteczka, no bo jak zakład upadał, to pół miasta po prostu traciło, prawda, pracę, więc myślę, że to też taki temat bardzo, bardzo no, na czasie. Także zachęcamy, jeśli jeszcze są jakieś pytania, to ostatni moment, żeby tutaj zadać. Bardzo dziękujemy też za te, które się pojawiły. Mamy nadzieję, że jakoś udało się nam Państwa zachęcić do tego, żeby tą przygodę kontynuować i z archiwistyką społeczną. No o, świetnie, tu pani Agata. Tak, to stocznia. To doskonale znamy to archiwum, też często o nim mówimy i polecamy te słuchowiska, które też powstały właśnie na podstawie tak, tego, co się udało nagrać, czyli po prostu kobiet pracujących w Stoczni Gdańskiej. Tak, to był jeden z, właśnie z takich pierwszych projektów, gdzie rzeczywiście dokumentowano no, w tym wypadku właśnie historię kobiet, które pracowały w stoczni. Także my za dzisiaj bardzo Państwu dziękujemy.
Też wyślemy oczywiście tą prezentację tutaj przez panią Martę, która jakby koordynowała to dzisiejsze nasze spotkanie, i też wyślemy takie przydatne linki, różne linki, polecajki, gdzie można sobie w wolnej chwili zajrzeć właśnie z różnych archiwów społecznych, tak? I oczywiście, jeśli Państwo by w przyszłości chcieli jakieś szkolenie, też takie kolejne odbyć, już takie bardziej poświęcone na przykład temu, jak prowadzić jakiś projekt dokumentacyjny, na przykład jak nagrywać, czy jak sobie już układać te materiały archiwalne, to oczywiście polecamy się na przyszłość i mamy nadzieję na to, że uda się taką dłuższą współpracę nawiązać. Zachęcamy też Państwa jeszcze raz do tego, żebyście Państwo zajrzeli na stronę Bazy Archiwów Społecznych i na portal Otwarty System Archiwizacji, tak, za chwilę zbiory społeczne. Gdybyście Państwo też byli zainteresowani poznaniem OSY od podszewki, to również polecamy się, postaramy się Państwu przedstawić, jak się pracuje w OSY, jak się opisuje w niej zbiory, tak żeby wszystko było pięknie uporządkowane i żebyśmy mieli nad tym pełną kontrolę. Także dziękujemy jeszcze raz za dziś, życzymy spokojnej nocy i do widzenia, do usłyszenia. Dziękujemy, do widzenia.